Hej kochani, tu hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast serii Gdzie Jesteś. Dzisiaj powiem o historię, która wydarzyła się niedawno, ponieważ w 2018 roku i mimo tego, że masz takie wrażenie, że żyjemy w XXI wieku, że jest technologia, są w wielu miejscach kamery, to jest takie przekonanie, że ciężko byłoby zniknąć bez śladu, nie być zobaczonym przez żadnych świadków. Nie być zarejestrowanym na żadnej kamerze i po prostu w ciągu chwili rozpłynąć się w powietrzu. A uwierzcie mi, że mniej więcej tak wygląda historia naszej dzisiejszej bohaterki. Zresztą nie tylko w jej przypadku tak jest, ponieważ coraz częściej, niestety, słyszy się o różnych zaginięciach, które zostają bez rozwiązania. No cóż, moi drodzy, ja przypominam, że jeżeli chcecie zostać na dłużej na tym kanale, to będzie mi niezmiernie miło. Już za moment zaczynamy grudniową serię Siedmiu Grzechów Głównych oraz mam dla Was jeszcze kilka nowości. Dziękuję za to, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać, a teraz bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Ostatnio mieliśmy okazję gościć w Wielkiej Brytanii a propos serii Małe Zło. Co ciekawe, tym razem znów zostajemy w Królewskiej Anglii, gdzie pogoda aktualnie zapewne jest podobna do tej polskiej. Tym razem sprawa, o której Wam opowiem, wydarzyła się w West Sussex, a konkretnie to w mieście o nazwie Worthing. Jest to średniej wielkości miasto liczące około 113 tysięcy mieszkańców, e, opisywane jako ciche, spokojne miasteczko nadmorskie. I rzeczywiście Worthing w dużej mierze pełni rolę miasta turystycznego, a skoro miasto turystyczne, no to są tam hotele, kurorty. Również są muzea, galerie sztuki, i zakładam, że w okresie letnim miasto tętni życiem, jest tam naprawdę wiele osób. Zresztą też, jak miałam okazję czytać pewnego bloga na ten temat, to rzeczywiście w tym momencie turystycznym jest tam naprawdę dużo ludzi. Łatwo jest się zagubić w tłumie, więc patrząc przez pryzmat dzisiejszej historii, że jakoś tam można zniknąć, będąc wśród ludzi, no to byłoby to chociaż trochę zrozumiałe. Tyle, że akurat historia, o której wam opowiem, wydarzyła się w marcu, więc nie było tam aż tyle osób. Tak czy inaczej, wracając do naszego miasta Worthing, to wrażenie ma robić też molo w mieście, które w 2019 roku zostało uznane najlepszym molo w całej Wielkiej Brytanii. Jestem zresztą ciekawa, czy ktoś z Was mieszka w Anglii i może miał okazję zobaczyć molo, zobaczyć to miejsce. Jeżeli tak, to śmiało napiszcie coś więcej. Ja z kolei, jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w Wolfing przez jakiś czas mieszkał Oscar Wilde, który napisał tam nawet jedną ze swoich książek. Poza tym urodził się tam też Billy Idol i Nicolette Sheridan, aktorka znana z gotowych na wszystko. Jeżeli nie oglądaliście gotowych na wszystko, to serdecznie Wam polecam. Tak czy inaczej, do Warshingu jeszcze wrócimy, jednak najpierw czas zacząć od początku. Tak jak każdą historię należy ją odpowiedzieć od początku do końca. Tym samym musimy przenieść się do miasta Brighton, niedaleko Worthing. Mamy początek lat 80., a na uniwersytecie w Brighton spotyka się młoda para: 18-letnia Andrea i 22-letni Gasem. Są to ludzie, którzy mają całe życie przed sobą, mają różne doświadczenia, wielkie plany, ambicje. Tak się składa, że los chciał, że spotkali się akurat w takim miejscu. I chociaż oboje są młodzi, są też studentami, to jednak różni ich praktycznie wszystko. Tak naprawdę Andrea i Gasem pochodzą z dwóch zupełnie różnych środowisk. Andrea urodziła się i wychowała w Anglii, właśnie niedaleko miasta Brighton. Znała to miejsce, znała miasto, znała okolice, mówiła płynnie po angielsku. To było coś, z czym była od małego. Z kolei Gasem pochodził z Libii, a do Wielkiej Brytanii przyjechał ze względu na studia. Angielski znał na poziomie komunistycznym, Komunikatywnym, chociaż nie był to jego ojczysty język, dodatkowo znał też arabski i tak naprawdę przyjazd do Wielkiej Brytanii był dla niego ogromną zmianą czymś zupełnie nowym, niezwiązanym z jego dotychczasowym życiem. Jednak, mimo wielu różnic, Andrea i Gasem szybko wpadają sobie w oko zaczynają się tzw. tańce godowe, love na resorach i ostatecznie para zaczyna myśleć o wspólnej przyszłości. Po skończeniu studiów marzenia zmieniają się w rzeczywistość, a Andrea i Gasem biorą ślub i stają się państwem Garsala. Dokładnie tak, Gasem miał na nazwisko Garsala, a jego żona przejęła nazwisko po mężu. Dość szybko po ślubie rodzina zaczyna się powiększać. Najpierw na świat przychodzi córka, której rodzice dają na imię Sara. Następnie 29 października 1987 roku do rodziny dołącza kolejna zdrowa dziewczynka i jest to Georgina, która jest właśnie bohaterką dzisiejszej historii. Z racji, że Andrea i Gasem, czyli państwo Garsala, tworzą dwukulturową rodzinę, no to również w obu tradycjach wychowane są ich córki. Sara i Georgina od najmłodszych lat znają zarówno język angielski, jak i język arabski. Są zaznajomione zarówno z tradycją ojca, jak i z tradycją matki. I mimo tego, że mieszkają na co dzień w Anglii, no to starają się i tak często jeździć do Libii, by spędzać czas z bliskimi ze strony Gasema. Po urodzeniu dzieci Andrea zajmuje się nimi oraz domem, czyli przejmuje takie obowiązki domowe. Podczas gdy jej mąż chodzi do pracy, Gasem skończył studia w Wielkiej Brytanii i ma całkiem dobrą pracę. Z tego co wiem, on później będzie dyrektorem operacyjnym w jednej z firm. Z kolei pojęcia nie mam, czym on się zajmował na początku, ale znalazłam informację, że były to wszędzie tam stanowiska kierownicze. Czyli możemy założyć, że mężczyzna miał dobrą pracę, zarabiał całkiem dobre pieniądze. Oczywiście tak nie, nie zaglądając komuś wśipsko w portfel. Jednak, moi drodzy, mężczyzna, e, pomimo dobrej pracy, pomimo szczęśliwej rodziny, to mężczyzna coraz częściej myśli o powrocie do rodzinnego kraju. Gasem długimi godzinami, namawia więc żonę na wyprowadzkę, twierdzi przy tym, że z jego wykształceniem, które zdobył w Wielkiej Brytanii, no to w swoim rodzinnym kraju, w Libii, żyłoby się im naprawdę dobrze, o wiele lepiej, no bo tam brakuje ludzi z takim wykształceniem, jakie on ma, i z całą pewnością od razu znajdzie świetną pracę. Po wielu namowach Andrea zgadza się na wyjazd. No i z początkiem lat 90. cała rodzina Garsala przeprowadza się do Libii, by tam zacząć nowy etap. Gasem spełnia swoje obietnice, rzeczywiście znajduje dobrą pracę, a wkrótce pojawia się też radosna informacja o ciąży Andrei. Tak też już po raz ostatni rodzina Garsala się powiększa i na świat przychodzą nie jedna, a dwie zdrowe dziewczynki, bliźniaczki, które dostają imiona Sonia i Aria. W Libii rodzinie żyje się dobrze, tak jak zresztą nam pan ojciec naobiecywał. Gasem pracuje na kierowniczym stanowisku, a Andrea zajmuje się już aż czterema córkami. Dla na najmłodszych bliźniaczek język arabski jest pierwszym językiem. One przyszły na świat w Libii, otoczone były tam wszystkimi babciami, ciociami, więc to jest taki język, który jest używany w domu. Do czego nie do końca może się przyzwyczaić Andrea, no bo ona przez całe życie żyła w Wielkiej Brytanii. Jest to dla niej ogromna zmiana kulturowa. Mimo tego Garcelowie wydają się naprawdę szczęśliwi, nie słychać tam o większych ekscesach, co oczywiście też nie oznacza, że ich nie ma. Siostry od zawsze tworzą między sobą więź, która opiera się na przyjaźni i zaufaniu. Według rodziny Georgina, czyli nasza bohaterka, jest bezpośrednim dzieckiem, które bez ogródek wykłada prawdę między oczy tak, że można się nakryć kopytami. Nic więc dziwnego, że nikt nie chce z takiej dziewczynce zalić za skórę, ale to też nie tak, że wiecie, Georgina jest jakaś niewrażliwa lub ma emocjonalną i kości kałuże. Mówiąc komuś prawdę nie robi tego po to, aby do osoby zdenerwować, tylko z tego względu, że uważa bycie szczerym za jedną z większych i ważniejszych wartości. Tak naprawdę przy tym wszystkim Georgina wydaje się naprawdę miła i szybko poznaje nowych znajomych, ogólnie jest lubiana. Gdy Georgina ma 10 lat, czyli w 1997 roku, rodzina Garsala po wielu rozmowach decyduje się wrócić do Wielkiej Brytanii. Powrót ten jest związany ze sprawami zdrowotnymi. Finansowo żyło mi się naprawdę dobrze. Też z czasem zarówno Andrea, jak i starsze córki przyzwyczaiły się do nowego miejsca. Jednak Gasem zaczyna chorować na cukrzycę. A tak się składa, że sankcje nałożone wówczas na Libię powodują, że dostęp do leków jest utrudniony, co tym samym wiąże się z problemami zdrowotnymi, które mogą mieć w przyszłości ogromne konsekwencje. Tak też sześcioosobowa rodzina ostatecznie wraca do Anglii i osiedlają się w nadmorskim mieście Worthing, o którym mówiłam na początku. Tam Garsalowie kupują dom, a ich córki chodzą do nowej szkoły. Gasem szybko znajduje pracę jako właśnie dyrektor operacyjny w jednej z lokalnych firm spożywczych, a Andrea również postanawia po wielu latach zajmowania się dziećmi postanawia wrócić do takiej kariery zarobkowej. Gdzie zatrudnia się w okolicznym zakonie, w którym zaczyna się opiekować starszymi siostrami zakonnymi. I tak też mijają lata, szczęśliwe lata, lata pełne uśmiechów i miłych chwil. Jednak nie zawsze, nie zawsze tak jest w życiu. I z czasem małżeństwo Andrzej Gasema nie układa się dobrze. Każde z małżonków zajmuje się swoim życiem, swoimi sprawami. Zaczynają żyć razem, ale osobno, i w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że już nic ich nie łączy. Pojawiają się też różnice charakterów, w które no, po prostu nie sposób przeskoczyć, dlatego też mniej więcej z początkiem lat dwutysięcznych, garsalowie postanawiają się rozstać. Mimo trudnej decyzji byli małżonkowie pozostają w przyjacielskich relacjach bez rzucania talerzami czy tam słoikami z majonezem, no bo takie fikołki i takie historie coś tutaj były. Tak czy inaczej, po rozwodzie córki mieszkają na stałe z matką, a ojca odwiedzają weekendy. Z czasem gasem ponownie bierze ślub, układa sobie życie, znajduje jakąś żonę. No, i córki z pierwszego małżeństwa dzielą dom między domem matki a domem ojca. Wszyscy starają się mieć przyjacielskie stosunki, przynajmniej tak to wychodzi ze wszystkich takich wypowiedzi w mediach, do których udało mi się dotrzeć. W każdym razie w tamtym momencie Georgina jest nastolatką, no i targają ją przeróżne emocje. W jej młodym życiu zachodzi wiele zmian, jest to rozstanie rodziców, do tego też nowa szkoła, ponowna zmiana miejsca zamieszkania, no i są też pewne problemy emocjonalne. W wieku 15 lat Georgina zaczyna spotykać się z tak zwanym złym towarzystwem, przed którym zawsze przestrzegają rodzice. Ja nie wiem jak u Was, ale mnie zawsze rodzice straszyli, że przed szkołami stoją dilerzy i rozdają cukry pudry. Rzeczywistość okazała się inna, no ale mniej więcej z takim towarzystwem powiedzmy, że zaczęła się zadawać Georgina. Dość szybko zaczynają się pojawiać widoczne zmiany w jej zachowaniu i dotych, dotychczasowym życiu. Młoda dziewczyna od tego momentu opuszcza się w nauce, w ogóle unika szkoły, jakoś tam nie ma po drodze, chodzi też na imprezy, tam akurat ma po drodze. No i bliscy twierdzą, że coś jest nie tak, szybko to zauważają, mimo tego, że wszyscy jednogłośnie powiedzą później, że Georgina była nad wyraz inteligentna, do tego miała świetne poczucie humoru i mogłaby wiele osiągnąć, gdyby tylko chciała, gdyby więcej czasu poświęcała nauce, gdyby miała jakieś takie bardziej sprecyzowane plany. To mogłaby naprawdę wiele osiągnąć. Późna studia, znaleźć jakąś dobrą pracę, ale niestety, najwyraźniej gdzieś od tego momentu nastoletniego życie Georginy poszło w zupełnie innym kierunku. Nasza bohaterka całkowicie zapomniała o szkole i ambicje poszły gdzieś w las, a właściwie to na imprezę. I oczywiście takie przypadki się zdarzają. To jest. Trudny moment dla wielu młodych ludzi, jeszcze chyba trudniejszy dla ich rodziców. Jednak w tym przypadku wszystko zeszło się z momentem rozstania państwa Garsala, więc rodzice, przez swoje własne problemy, zapomnieli nieco o córce i też uznali, że Georgina w taki właśnie sposób reaguje na nową sytuację, należy dać jej czas, należy dać jej przestrzeń. Rodzina próbuje to tłumaczyć trudnym momentem i liczy na to, że to po prostu taki wiek kiedyś samo przejdzie. Niestety czas mija, a problemy Georgina robią się coraz większe. Młoda dziewczyna zaczyna palić i to tylko nie są fajury za garażami. Do tego bardzo często w życiu codziennym towarzyszy jej procenty. Wręcz można powiedzieć, że w młodym wieku zaczyna mieć z tym problem. Nastolatka ma też problem z postrzeganiem swojego wyglądu, przez co wpada w problemy z odżywianiem. Sami więc widzicie, że tak naprawdę mimo młodego wieku to w życiu Georginy pojawia się wiele trudności, które nie sposób samemu przezwyciężyć. Mimo tego bywają też dni, gdy Georgina zachowuje się prawie normalnie, chodzi do szkoły, rozmawia z rodziną, jest miła, uśmiechnięta, nic nie wskazuje na to, że w jej życiu dzieje się coś nie tak, a jednak kolejnego dnia za wszelką cenę na przykład nie chce nawet wyjść z własnego pokoju, odczuwa obawy przed światem zewnętrznym, nie chce iść do szkoły i ewidentnie jej nastrój zmienia się o 180 stopni. Ostatecznie bliscy zabierają nastolatkę do specjalisty, który stwierdza, że Georgina ma fobię społeczną i przepisuje odpowiednie leczenie. Ja tutaj od razu zaznaczę, że w tej sprawie jest wiele wiadomych, ale jest też wiele niewiadomych są e, informacje i są szczegóły, do których nie udało mi się dotrzeć. Są też pogłoski, których nie udało mi się potwierdzić. Niemniej e, w niektórych artykułach na, tym, na ten temat, zwłaszcza w takich e, wątkach na przykład pojawia się informacja, że Georgina miała jakąś chorobę stwierdzoną, chorobę emocjonalną, natomiast no, nie udało mi się dotrzeć do jakiejś konkretnej diagnozy. To, jeżeli chodzi o, o problemy społeczne, to jest jedyna diagnoza, do której udało mi się dotrzeć. A czy było coś jeszcze? No to Ani Rodzina ani bliscy nie poinformowali o tym publicznie. Mimo tego, Georgina dostaje jakieś leki, które niestety niewiele dają, ponieważ życie nastolatki i nie tylko jej, ale również jej bliskich wygląda jak, wielka, jak jedna wielka sinusoida. Są rzecz na lepsze momenty, ale zaraz po nich pojawiają się te gorsze, i na dobrą sprawę nie wiadomo w jakim nastroju i w jakim stanie obudzi się kolejnego dnia Georgina. Mimo tego dziewczyna robi się coraz starsza i niestety zaczynają się też pojawiać kolejne problemy. Georgina wchodzi w niestabilne związki, rozstania przeżywa nie tylko ona, ale też cała jej rodzina. I to nie dlatego, że takich wspaniałych chłopaków wybierała, tylko z tego względu, że bardzo się o nią martwią, ponieważ Georgina wszystko odbiera niezwykle emocjonalnie, jest przy tym lekko dramatyczna, więc rodzina martwi się o jej kolejne kroki. Tak czy inaczej, młodej kobiecie udaje się skończyć szkołę. Chociaż to też nie przychodzi łatwo, i tak jak już mówiłam wcześniej, mimo tego, że nasza bohaterka była osobą niezwykle inteligentną, tak ją opisywali bliscy, była spostrzegawcza, potrafiła się nauczyć tak naprawdę wszystkiego, jeżeli chciała. No, problem polega na tym, że niestety nie chciała, więc ukończenie szkoły też przychodzi jej z większym trudem, ale ostatecznie się to udaje i Georgina wchodzi w dorosłość. Tyle, że niestety, tak jak wcześniej rodzina zakładała, że to taki wiek, że wszystko minie, to w życiu Georginy już jako osoby dorosłej pojawiają się kolejne problemy. Jak to większość ludzi, trzeba iść do pracy, trzeba skądś pieniądze mieć, więc Georgina chodzi do pracy. Tyle, że bardzo często zostaje z niej szybko zwolniona, okazuje się, że praca, którą wybiera, nie jest pracą, o której ona marzyła i ma po prostu problemy z utrzymaniem stałej pracy. Ludzie opisują ją jako osobę nierzetelną, ze słomianym zapałem, która zachowuje się normalnie, chodzi do pracy, wszystko jest w porządku, po czym jednego dnia po prostu nie przychodzi i tak naprawdę albo rzuca wypowiedzeniem, albo uznaje, że, że już tam się nie chce pojawiać. Jasne jest, że w życiu Georginy ciągle coś się dzieje. Tak naprawdę z perspektywy jej sióstr, czy z perspektywy jej rodziców, to jest to trochę oglądanie takiego serialu, gdzie, gdzie ciągle coś jest, nowa fabuła, ktoś się pojawia, jak ktoś odchodzi, e, trzeba przyznać, że Georgina miała naprawdę wielu znajomych i, i różne tam e, ekscesy z tymi znajomymi się działy. Stałym punktem są problemy z pracą, rozstania, no i ciągłe zmiany nastroju. Młoda kobieta ma też określony typ facetów, do których ją ciągnie i tak naprawdę z którymi ciągle się spotyka. To tak naprawdę jest jeden, ten sam facet pod różnymi imionami i nazwiskami, czyli śliscy, mało zaradni, może nawet z kartoteką. Czyli im bardziej cicho-ciemny, tym lepiej. Jak się pewnie domyślacie, bliscy Georginy nie popierają jej wyborów, zwłaszcza jej mama, która stara się z córką rozmawiać, która próbuje pomóc jej w wyborze odpowiedniego partnera, no ale mimo tego to niewiele daje i w krótkim czasie Georgina zachodzi w ciążę i rodzi dwójkę dzieci, dwóch synów. Znaczy nie naraz, tylko jeden po drugim. Ze względu na to, że jest to nowa sprawa, a rodzina chroni swoją prywatność, no to część informacji podawana jest bardzo zdawkowo, to jest to, o czym Wam już wcześniej mówiłam, bez dodatkowych szczegółów, są pewne domysły, są pewne elementy, których po prostu nie wiem. Natomiast wiadomo, że Georgina miała dwójkę dzieci, nie wiem jest jednak kiedy je urodziła, kim był ich ojciec i jak mieli na imię i też ze względu na uszanowanie prywatności rodziny, no to zdecydowałam się jakoś tam dalej w to nie wchodzić i nie, i nie szukać tych informacji. Tak czy inaczej, matka Georginy opisuje związek córki bardzo krótko i pobieżnie, informując, że po kilku latach kobieta rozstała się z ojcem swoich dzieci. Nie wiemy, co było tego powodem, jak długo trwał ten związek, no ale wiadomo, że przez jakiś czas młoda matka mieszkała ze swoim partnerem, no i pewnie wszyscy trzymali kciuki za to, żeby im się ułożyło, mieli jakieś tam mieszkanie, czyli Georgina nie mieszkała w domu rodzinnym. Należycie no, pisze własne scenariusze. Po rozstaniu kobieta została sama z wujką dzieci, w dodatku bez pracy, ponieważ przez ten czas zajmowała się synami. Georgina nie miała własnego mieszkania, nie miała też pieniędzy, nie miała oszczędności, więc z wielkim trudem, ale nie wiedząc za bardzo gdzie się podziać, postanowiła wrócić z synami do swojego rodzinnego domu, czyli do domu, w którym mieszkała matka i jej młodsze siostry. Tak właśnie Andrea, czyli matka Georginy, liczyła na to, że jej córka znajdzie spokój i stanie na nogi. Właściwie to kobieta odczuła ulgę, że będzie miała córkę przy sobie, będzie mogła ją trochę tam nadzorować, kontrolować, dopowiedzieć, podpowiedzieć, co powinna zrobić ze swoim życiem. Jakoś tak będzie bezpieczniej. I Gina rzeczywiście przez jakiś czas całkiem dobrze sobie radziła. Znalazła pracę w dziale inżynieryjnym w fabryce, angażowała się też w zajmowanie swoimi dziećmi i znalazła chłopaka, którego można przeprowadzić do domu na niedzielny rosół. Z czasem kobieta przeprowadziła się do swojego nowego partnera, a jej życie wracało na odpowiednie tory. Przynajmniej tak to wyglądało. Znalazła jakąś stabilizację, miała pracę, była w stałym związku, powoli też myślała o przyszłości z tym nowym partnerem. Niestety w życiu Georginy nic tak naprawdę nie było pewne. Z początkiem 2018 roku kobieta zakończyła związek z tym nowym partnerem i znów wprowadziła się do rodzinnego domu. Dodatkowo też wszystko zbiegło się z momentem, gdy 30-latka straciła pracę, a tym samym kilka elementy, elementów w jej życiu zaczęło się mocno psuć. No bo związek się nie udał, praca się nie udała i na nowo trzeba wracać do domu matki. Georgina przeżywała wszystkie porażki i zawsze było jej ciężko wrócić do normalnego życia. Dlatego w tych przypadkach miała ona ogromne wsparcie ze strony rodziny. Andrea była dla niej nie tylko matką, ale też była dla niej najlepszą przyjaciółką. Namawiała córkę do realizacji swoich celów i liczyła na to, że pewnego dnia Georgina stanie na nogi, udaje się znaleźć dobrą pracę, znajdzie jakiegoś dobrego partnera, chłopaka, męża, no i będzie żyła długo i szczęśliwie. Georgina wiedziała, że ma na utrzymaniu nie tylko siebie, ale też dwójkę dzieci, więc czuła, że tym razem, po tym kolejnym rozstaniu w jej życiu, musi być silniejsza niż zwykle. Kobieta doszła do wniosku, że jak najszybciej powinna znaleźć pracę i się usamodzielnić, aby zapewnić dobre życie sobie i swoim synom. I tak też, moi kochani, zbliżamy się do momentu, który sprawił, że w ogóle powstał ten podcast. Nastał 7 marca 2018 roku i to była środa. W tym momencie Georgina wraz z dziećmi mieszkała już od miesiąca u swojej matki i oficjalnie wciąż była bezrobotna, ale tego dnia postanowiła to zmienić. Już od dłuższego czasu kobieta planowała zarejestrować się w urzędzie pracy w nadziei, że wkrótce uda się coś znaleźć. Uda znaleźć jakąś pracę, następnie może uda się wynająć jakieś mieszkanie, z czasem może jeszcze uda się znaleźć odpowiedniego partnera i jej życie jakoś się ułoży. Tego dnia, 7 marca, Georgina wstała około godziny siódmej no i pomogła dzieciom narzekować się do szkoły, tak jak zawsze. Chwilę przed 8 kobieta rozmawiała ze swoją matką, która też szykowała się do pracy i powiedziała jej, że tego dnia planuje właśnie iść do urzędu, później chce odwiedzić swojego ojca Gusema. Ale przed tym mogłaby jeszcze pójść do serwisu, naprawić swój telefon. I właśnie, moi drodzy. Georgina wspomniała, że od dłuższego czasu ma problem z telefonem i powinna go oddać do naprawy. Ale problem polegał na tym, że 30-latka nie miała pieniędzy, aby za naprawę zapłacić. Nie miała pracy, nie miała oszczędności, a wiadomo, jak to jest no, w tych czasach. Telefon to jest jeden z ważniejszych przedmiotów, chcąc, nie chcąc, większość ludzi nosi go przy sobie. Zwłaszcza kobieta w wieku 30 lat, która ma dzieci, która pewnie potrzebuje mieć kontakt ze szkołą tych dzieci, albo w ogóle z tymi dziećmi, albo ze swoją matką, rodziną. Jak szuka pracy, to też powinna podać swój numer telefonu, żeby ktoś może do niej zadzwonił. A jednak, kiedy tego telefonu się nie ma, no to powstaje problem. I Andrea słysząc to wszystko no uznała, że trochę szkoda jej córki, bo od jakiegoś czasu Georgina bardzo się starała, by jakoś sobie w tym życiu poradzić, by jakoś wyjść na tak zwaną prostą, więc matka zgodziła się pożyczyć córce pieniądze na naprawę telefonu. I konkretnie, z tego co się dowiedziałam, to nie działało w tym jej telefonie ładowanie i nie była to wina ładowarki, więc zapewne telefon wymagałby większej naprawy. Dlatego też, skoro telefon miałby zostać oddany do serwisu, no to potrzebny był jakiś telefon Następczy. Więc Andrea wyszła z propozycją, że pożyczy swojej córce jakiś swój stary telefon. I tak też się stało. Niestety okazało się, że do tego telefonu Andrei nie pasuje karta SIM, którą miała Georgina. Ja wiem, że to brzmi jak takie informacje, które są mało istotne, ale patrząc przez pryzmat dalszej historii, no to jednak będzie to w jakiś sposób istotne. Czyli, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że Georginie zepsuł się telefon, jej matka pożycza jej swój telefon, ale karta SIM nie pasuje. Więc Georgina dochodzi do wniosku, że ona po drodze, jak już tam będzie szła do tego Urzędu Pracy, to zajdzie do jakiegoś sklepu, kupi kartę SIM, następnie pójdzie do serwisu, a później pójdzie do Urzędu Pracy i następnie odwiedzi swojego ojca. Ja znalazłam informację, że taka karta to jest koszt około 16-20 funtów. Do tego trzeba doliczyć koszt naprawy, czyli w tym serwisie, który pewnie byłby wyższy. No ale wciąż nie są to jakieś ogromne pieniądze i wbrew pozorom ta informacja będzie ważna, bo, bo tutaj chodzi o kwotę, jaką Georgina miała przy sobie, a ze względu na to, że nie miała swoich pieniędzy, czy może miała ich bardzo mało, no ale pożyczyła pieniądze od matki, więc kwota, jaką pożyczyła od matki, no to myślę, że może oscylować w okolicach ewentualnie 200. Funtów. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Ja nie mam pojęcia, ile kosztuje taka e, naprawa gniazda do ładowania, ale jeżeli są tutaj osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, to pewnie e, bardziej się na tym znacie. Nie to jednak faktu, że raczej nie jest to kwota, za którą można sobie kupić nową tożsamość, na przykład wyjechać w Bieszczady. Tak czy inaczej, Georgina miała tego dnia wiele do zrobienia i planowała wrócić do domu późnym popołudniem. Niestety, moi drodzy, kobieta nie wróciła do domu ani tego dnia, ani następnego. Jak doskonale wiemy, w przypadku zaginięć pierwsze godziny są najważniejsze. Jednak w tej sytuacji nikt nie brał pod uwagę tego, że Georgina mogła w ogóle zaginąć. Bo tak się składa, że Andrea doskonale znała swoją córkę, znała jej tryb życia. Młoda kobieta już wcześniej nie wracała do domu o czasie, nikogo o tym nie informowała. Czasami chodziła na imprezy, do tego też wciąż miała kontakt ze swoim byłym chłopakiem. Tak naprawdę Andrea oraz jej siostry podejrzewały, że wkrótce Georgina do niego wróci, a tym samym to, że kobieta nie wróciła tego dnia do domu, nikogo nie zaniepokoiło. Już wcześniej nie wracała, do tego prawdopodobnie odnawiała swój związek z byłym partnerem, więc wszyscy doszli do wniosku, że pewnie jest u niego, pewnie u niego nocuje i sobie miło spędzają czas. Andrea nie pomyślała w ogóle o tym, że jej córka zaginęła, że mogło jej się coś stać, tylko właśnie doszła do wniosku, że albo jest u tego swojego byłego chłopaka, albo jest może na jakiejś imprezie. I tak właśnie minął dzień, później następny, a potem jeszcze jeden. I to był czas, gdzie z Georgina nikt nie miał kontaktu, ale też nikogo ta informacja nie zmartwiła do tego stopnia, żeby na przykład dzwonić do jej znajomych, czy dzwonić do tego chłopaka, albo zgłaszać jej zaginięcie. Na Policję. W każdym razie zaczął się weekend, a Georgina nie wróciła do domu. I dopiero wtedy sytuacja zaczęła martwić Andreę, matkę Georginy, która wiedziała dobrze, że jej córka w ciągu tygodnia bywa w różnych miejscach, tym bardziej, że nie miała pracy, czyli nie musiała nigdzie rano wstawać. No, ale jednak weekendy były dla niej bardzo ważne. Może być tam w ciągu tygodnia nawet na księżycu, ale zawsze wracała w weekendy po to, aby spędzić czas wolny ze swoimi dziećmi, które były dla niej najważniejsze. Wtedy też, kiedy Georgina nie wróciła, no to nie tylko Andrea, ale również siostry naszej bohaterki zaczynają się niepokoić. Piszą do niej wiadomości, próbują się dodzwonić, niestety telefon Georginy jest wyłączony. I tutaj też od razu wytłumaczę, że to nie zmartwiło jakoś szczególnie jej rodziny, bo jak pamiętamy Georgina miała problem z telefonem, mógł on się rozładować, karta SIM nie pasowała, więc to, że kontakt mógł być z nią utrudniony, było czymś, co można było przewidzieć. Z drugiej strony, już wcześniej Georgina miała w zwyczaju wracać do domu po kilku dniach lub odpisywać po tygodniu na jakiegoś SMS-a. Tym samym, no, to, że nie odpisała na wiadomość, czy nie oddzwoniła, też nie było czymś nadzwyczajnym. Minął więc weekend i po weekendzie do Andrej zadzwonił były chłopak jej córki. Właśnie ten, z którym według bliskich Georgina odnawiała znajomość, odnawiała relacje, spędzali razem dużo czasu, wszyscy spodziewali się tego, że oni do siebie wrócą, a jednak były chłopak dzwoni i informuje matkę Georginy, że on z, z Georginą nie ma kontaktu już od kilku dni. No i pojawia się pytanie, czy wiadomo, gdzie ona jest. Ta wiadomość postawiła sprawę w zupełnie innym świetle. Do tej pory wszyscy sądzili, że kobieta przybywa właśnie u swojego byłego chłopaka, a jednak okazało się, że jest inaczej. Mimo tego, Andrea szybko dochodzi do wniosku, że pewnie jej córka spędza czas z kimś innym. No, jak nie ten, to następny. I w jednym z wywiadów matka Georginy powie, i to jest cytat: W pierwszej chwili pomyślałam, że może poznała kogoś innego. Ma wielu przyjaciół i byłych chłopaków, z którymi nadal się przyjaźni i czasami wychodzi na drinka. To dla niej normalne, więc pomyślałam, że tak właśnie zrobiła. Dla mnie to wszystko wydaje się może trochę dziwne, no ale z drugiej strony zawsze staram się postawić w sytuacji tych ludzi, ludzi, których na przykład podejścia nie rozumiem, i z drugiej strony rodzina już od wielu lat była przyzwyczajona do tego typu sytuacji, po których Georgina zawsze wracała do domu. To były sytuacje, które zaczęły się już w momencie, kiedy kobieta była nastolatką, kiedy chodziła na jakieś imprezy, gdy były z nią problemy, gdy nie odbierała telefonów, gdy nie mówiła, gdzie wychodzi i wracała po kilku dniach. To nie była pierwsza taka sytuacja, więc. Więc rodzina nie podnosiła alarmu za każdym razem, kiedy Georgina nie przyszła do domu na noc. I może część z Was pomyśli, że tym bardziej skoro kobieta była po rozstaniu, skoro utraciła pracę niedawno, skoro miała jakieś problemy emocjonalne, no to bliscy powinni zainteresować się jej zniknięciem. Ja też tak myślałam, no ale wychodzi na to, że Georgina dość często była po rozstaniu i po utracie pracy, a takie sytuacje po prostu się zdarzały, co uśpiło niestety czujność jej bliskich. Mimo wszystko, w ciągu kolejnych dni rodzina Georginy wciąż próbuje się z nią skontaktować lub skontaktować się z kimś z jej otoczenia. Wszyscy piszą do znajomych kobiety, tych, których znali osobiście, albo tych z mediów społecznościowych, no i kontaktują się też z okolicznymi szpitalami, by ewentualnie dowiedzieć się, czy kobieta pasująca do opisu Georginy przypadkiem tam nie trafiła. Jak się pewnie domyślacie, wszystko jest bezskuteczne. Dlatego też 17 marca 2018 roku matka Georginy Andrea postanawia zgłosić zaginięcie córki. Dzieje się to, moi drodzy, po 10 dniach od momentu, gdy Georgina była widziana po raz ostatni. W ciągu tego czasu mogło się wydarzyć dosłownie wszystko, tak samo jak można było zatrzeć prawie wszystkie ślady. Dodatkowo śledczy nie potraktowali priorytetowo tej sprawy. Doszli do wniosku, że skoro kobieta jest dorosła i że podobne sytuacje miały już miejsce, no to zapewne Georgina sama się odnajdzie. Mimo tego postanowiono już tak dla spokoju rozpocząć śledztwo no i zaczęło się weryfikowanie ostatnich kroków trzydziestolatki. Jak pamiętamy, Georgina miała pójść do serwisu, następnie do urzędu pracy, a później miała spotkać się ze swoim ojcem. Jak się okazało, moi drodzy, w żadne z tych miejsc nie dotarła. Zamiast tego, zabezpieczono nagranie z kamer przemysłowych, w których o godzinie 9:50 widać Georginę, jak wchodzi do pobliskiego sklepu Clifton Food and Wine. Porozmawiała chwilę ze sprzedawcą, po czym wyszła. I udało się oczywiście porozmawiać z obsługą sklepu. Następnie kasjer, który zresztą znał Georginę, powiedział, że kobieta przyszła tam z prośbą o pomoc w naprawie telefonu. Brzmi to trochę dziwnie, bo z tego co wiem, to był to sklep spożywczy, no ale z drugiej strony być może kobieta liczyła na to, że znajdzie tam na przykład pasującą kartę SIM i nie będzie musiała iść do serwisu. Zresztą sprzedawca potwierdzi później, że znał Georginę, byli dalszymi znajomymi, no i możliwe, że chłop miał jakieś pojęcie o telefonach. E, może kobieta przyszła tam porozmawiać, tak po prostu przywitać się i, i sobie pogadać z kimś, kogo zna. Mężczyzna wspomniał zresztą, że Georgina była tego dnia w dobrym nastroju i powiedziała, że pójdzie do serwisu, który o niej polecił. W każdym razie kobieta wyszła z tego sklepu spożywczego i po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Nie poszła do Urzędu Pracy, nie przyszła na spotkanie z ojcem, do nikogo się nie odezwała, do nikogo nie zadzwoniła i nikt nie ma pojęcia, gdzie ona jest. I oczywiście można sobie wyobrazić taką narrację, że Georgina spotkała na mieście kogoś znajomego, poszła z tą osobą na imprezę, może się trochę zagalopowała i ta impreza przeciągnęła się przez kolejne tygodnie. Ale, moi drodzy, coś, co by temu zaprzeczało, to jest fakt, że spotkanie z ojcem było ważne dla Georginy. Może nie tyle ważne, że, że tam ojciec był jej bfff i chcieli sobie poplotkować, tylko ważne z tego względu, że Gusem miał Kupić swojej córce telefon. Georgina poprosiła tatę, by ten na szybko kupił jakiś tani telefon zastępczy, do którego będzie mogła wrzucić swoją kartę SIM. Chodziło o to, że odda swój telefon do serwisu, a następnie tę kartę SIM, którą miała, przyłoży do telefonu, który e, no, będzie w stanie tę kartę odczytać. I można sobie wyobrazić, że dla 30-letniej kobiety, dla matki dwójki dzieci, osoby, która ma znaleźć pracę. To taki telefon jest ważny. No, pewnie chciałaby mieć kontakt z bliskimi, z synami, z ewentualnym pracodawcą. A skoro nie miała własnych pieniędzy, bo, no bo nie miała pracy, nie miała oszczędności, to pewnie taka okazja, że ojciec kupi jakiś telefon zastępczy, no to jest czymś priorytetowym w tej sytuacji. Glasem spełnił prośbę córki, ale Georgina tego telefonu nigdy nie odebrała. I rozumiem, że z opisu bliskich można sobie wnioskować, że Georgina miała słumiany, słumiany zapał albo szybko zmieniała zdanie, jednak wiecie, no w tych czasach wiele osób nie wyobraża sobie funkcjonowania bez telefonu, tym bardziej kobieta w takiej sytuacji jak Georgina. Mimo tego, wiemy, że nasza bohaterka wyszła ze sklepu i prawie dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Funkcjonariusze ustalili, że jej telefon był ostatni raz używany około godziny 15, 7 marca, czyli w dniu jej zaginięcia. Od tego momentu został on wyłączony i nie logował się do żadnej sieci. To może oznaczać wiele różnych teorii i może to być argument dla wielu różnych teorii. No bo z jednej strony wiemy o tym, że Georgina miała problem z ładowaniem w ogóle z tym telefonem, i informacja, że został on wyłączony, bo nie mógł się naładować, też wydaje się prawdopodobna. A z drugiej strony można też wnioskować, że kobieta sama z jakiegoś powodu wyłączyła ten telefon. Tak czy inaczej, od tego dnia Georgina nie była dostępna w mediach społecznościowych i też z nikim się nie kontaktowała. A jednak można się spodziewać, że nawet gdyby jej telefon się wyładował, gdyby miała jakiś problem z dotarciem do serwisu albo z ładowaniem tego telefonu, to myślę, że pożyczyłaby od kogoś telefon albo poprosiłaby kogoś o możliwość zadzwonienia, chociażby do swojej mamy albo do swojego ojca. Gdyby rzeczywiście Georgina spotkała jakiś znajomych i chciała iść na imprezę, a wyładował jej się telefon, no to mogłaby poprosić tych znajomych, żeby dali zadzwonić i mogłaby poinformować ojca, że nie przyjdzie na spotkanie z jakiegoś tam powodu. No Ale tak się nie stało. Śledczy ustalili również, że od 7 marca kobieta nie korzystała ze swojego konta bankowego, więc nie wybierała pieniędzy ani też za nic nie płaciła. Oficjalnie ostatnie potwierdzona lokalizacja Georginy to jest ten osiedlowy spożywczak i nagranie, na którym była ona widoczna. Swoją drogą można zobaczyć ten nagranie, jest ono dostępne na YouTube. Ja też postaram Wam się tutaj wkleić jakieś zdjęcia, może ewentualnie urywki z tego nagrania. Jednak dla osób, które z jakiegoś powodu nie mogą spojrzeć w ekran, to ja Wam od razu powiem, że na nagraniu widać Georginę, która jest ubrana w szary płaszcz z białym futerkiem. Na górze to jest taki no, płaszczyk w miarę przelegający, na górze jest futerką. Do tego ma czarne botki na obcasie i torebkę na ramię. To dość istotne, ponieważ moi drodzy funkcjonariusze zabezpieczą później inne nagranie, pochodzące również z 7 marca z centrum miasta Worthing. I drugie nagranie wykonane zostało około godziny 16. Widać na nim, jak przez ulicę przychodzą dwie kobiety, no, no dwie kobiety, jakieś na przykład koleżanki sobie idą i jedna z nich przypomina Georginę. Ma tak samo spięte włosy, jest ubrana w płaszczyk z futerkiem wokół kołnierza. Obok niej jest blondynka z długimi włosami trzymająca jakieś tam torby z zakupami. Policja Saseks udostępniła te nagranie. Ja również Wam je podlinkuję, może uda mi się je tutaj wkleić. Jednak interesujące jest to, że mama Georginy, Widząc oba nagrania, od razu potwierdziły, że na pierwszym w tym spożywczaku jest jej córka, co akurat było jasne, ale ona była w 100% przekonana o tym, że na tym drugim nagraniu z centrum miasta też jest Georgina. Andrea jest przekonana do dziś, że to właśnie była jej córka, ponieważ zna jej ruchy, zna jej sposób chodzenia, jej gestykulację, i to jest coś, czego się nie da podrobić. Matka po prostu wie, że to jest jej dziecko. I śledczy oczywiście udostępnili nagranie z prośbą do tych dwóch widocznych na nim kobiet o kontakt. Jeżeli ktoś zna blondynkę idącą obok, może Georginy, może nie, do tego co zaraz przejdziemy, czy może ewentualnie nie jest to Georgina, ale jest to inna kobieta, która ją przypominała i która załapała się na to nagranie. No to byłoby miło, gdyby te kobiety się zgłosiły na komisariat, powiedziały, kim są, i ewentualnie, albo się potwierdzić informację, że to była Georgina, albo można rozwiać wątpliwości. Niestety, moi drodzy, do dzisiaj żadna z tych kobiet na komisariat się nie zgłosiła, więc nie mamy pojęcia, kim była blondynka na tym nagraniu, ani czy Rzeczywiście e, kobieta idąca obok niej, no to była Georgina. Wiele osób w internecie uważa, że i tak kwestia potwierdzania tego jest bez sensu, no bo ich zdaniem na drugim nagraniu jest inna osoba. Jeżeli jednak była to Georgina, no to trzeba zaznaczyć, że w którymś momencie musiała ona przebrać buty i prawdopodobnie zmienić torebkę, ponieważ moi drodzy, na drugim nagraniu ta kobieta, która przypomina Georginę, ma inne buty. Nie ma ona tych czarnych bodków na obcasie, tylko ma brązowe, płaskie buty. Dodatkowo to już na moje oko torebka również jest inna. Ta druga torebka na, na drugim nagraniu przypomina bardziej taki plecak, a przy pierwszym nagraniu ze spożywczaka, Widać wprost, że Georgina miała taką no, torebkę, ładną, myślę, nawet torebkę, która z pewnością plecaka nie przypomina. Więc jeżeli jednak, tak jak stwierdza matka, i tak jak stwierdzają siostry Georginy, bo one też uważają, że to tak, to na pewno jest ona, no to jeżeli rzeczywiście to była Georgina, to musiała z jakiegoś powodu przebrać buty i być może zmienić torebkę. Bliscy jednak, mimo tego, że są przekonani w 100%, że to była Georgina, nie kojarzą tej blondynki, która potencjalnie szła obok, ale z drugiej strony podobno nasza bohaterka, gdy była w dobrym humorze, to była w stanie poznać ludzi na ulicy, władza w sposób nawiązywała z nimi kontakt, wystarczyło, żeby kogoś by zagadała, podeszła i tak naprawdę już miała kolejnych przyjaciół. Więc powstaje taka teoria, że równie dobrze mogłaby być jakaś koleżanka, którą Georgina zapoznała, wychodząc z tego sklepu spożywczego, zapoznała jakąś dziewczynę i następnie sobie gdzieś poszły. I prawda jest taka, że ta teoria miałaby nawet sens, ponieważ, jak pamiętamy, Worthing to jest takie turystyczne miasto. Ja wiem, że to był marzec, no ale to nie zmienia faktu, że, że też i w takich porach ludzie przyjeżdżają do nadmorskich miejscowości. I nie niewykluczone, że ta kobieta była jakąś turystką, która się zagubiła, która może po Prosiła Georginę o pomoc w odnalezieniu drogi gdzieś tam i tak też nawiązały kontakt. No cóż, tak czy inaczej rozpoczęły się poszukiwania, które niestety moi drodzy nie przyniosły skutku aż do dzisiaj. Policja przesłuchała bliskich Georginy, sprawdzono nawet domy zarówno jej rodziny, jak i znajomych, jak i byłych chłopaków, ale to wszystko było bezskuteczne. Poza śledztwem policyjnym, rodzina kobiety założyła też strony na mediach społecznościowych, które miały pomóc w poszukiwaniach. Jedna z tych stron jest na o książce, ja nawet specjalnie ją polubiłam i to jest bardzo interesujące, jak od 2018 roku do dzisiaj, prawie codziennie mama Georginy publikuje jakieś nowe informacje, publikuje wiadomości z, ze śledztwa, swoje teorie wstawia, swoje też przemyślenia. Smutno się to ogląda, naprawdę smutno, bo widać, że ta kobieta nie może znaleźć spokoju. W każdym razie informacje w mediach społecznościowych bardzo pomogły w sprawie Georginy, ponieważ zwołali się ochotnicy, którzy chcieli przeszukiwać okoliczne parki, lasy, które w ogóle, którzy w ogóle pomagali w poszukiwaniach. Też pojawiły się osoby, które dzieliły się różnymi wskazówkami. Wszystkie te wskazówki bliscy Georginy przekazywali na komisariat, i wiadomo, że na podstawie jednej z takich anonimowych informacji dokonano aresztowania dwóch mężczyzn. Tak jak mówiłam, ta sprawa jest medialna, ale medialna do tego stopnia, na ile zarówno śledczy, jak i rodzina chce, żeby ona była medialna, czyli niektórych szczegółów, niektórych e, informacji po prostu nie wiemy. Nie zostały one podane publicznie i na przykład cały, ta, ta kwestia z aresztowaniem też nie została rozwinięta. Jest tylko informacja, że rzeczywiście zatrzymano dwóch mężczyzn. Później ich wypuszczono, bo okazało się, że tamta wskazówka od anonimowego informatora, no, nie była sprawdzona, była fałszywa. Jednak nie wiemy, w jakich okolicznościach ta informacja się pojawiła, jakie były podejrzenia, skąd w ogóle pomysł, żeby kogoś zatrzymać, żeby kogoś aresztować. No myślę, że powinny być jakieś przesłanki, żeby to zrobić, ale nie wiemy, jakie one są. Przynajmniej ja do takich informacji nie dotarłam. Niewykluczone, że jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii i może ma dostęp do tych stron angielskich. No, to tam mogły się takie informacje pojawić. Jeżeli tak jest, no to będę wdzięczna za, za podzielenie się tymi informacjami w komentarzu. Sprawa Georginy została poruszona w programie Crime Watch, w którym zrekonstruowano ruchy kobiety. Pojawiła się też nagroda dla informatora w kwocie 5000 tysięcy funtów. Niestety, moi drodzy, mimo wielu wskazówek podanych przez informatorów, nie udało się Georginy znaleźć do dzisiaj. W 2019 roku zakwalifikowano sprawę jako, uwaga, uwaga, udział osób trzecich i nagrodę za jakiekolwiek informacje zwiększono do 10 tysięcy funtów. Przez ostatnie 5 lat narastał jednak konflikt między rodziną a policją. Bliscy Georginy mieli pretensje, że funkcjonariusze nie sprawdzają tych wszystkich doniesień, które pojawiają się na portalach społecznościowych. Ta strona stworzona przez rodzinę jest wciąż aktywna. Tam różne komentarze piszą ludzie, ludzie związani ze sprawą, ludzie Związani z innymi sprawami. E, dzielą się oni swoimi wskazówkami. Oczywiście rodzina Georginy wszystkie te wskazówki wysyłała na komisariat. Jednak jak się okazuje, e, nie wszystkie doniesienia zostały zweryfikowane, nie zostały one sprawdzone. No i rodzina zaginionej ma pretensje. Pojawiło się na przykład podejrzenie, że ktoś mógł zakończyć życie Georginy i ukryć jej ciało na placu budowy Tevil Gate. Dokładnie to jest taki plac budowy. Teraz ta budowa została zakończona, no ale wówczas y, wszystko było w trakcie. I internetowi detektywi żądali, aby śledczy w tamtym momencie zatrzymali budowę i sprawdzili fundamenty. No ale policja odmówiła takich działań, bo uznali, że nie mogą zatrzymywać komuś budowy z tego względu, że jakiś wąsacz z internetu te każe. Niemniej osobiście ja rozumiem dwie strony, bo rodzina robi wszystko, aby znaleźć osobę zaginioną i jest z tą sprawą związana emocjonalnie. Pewnie czują frustrację, gdy organy ścigania nie angażują się w sprawę tak samo jak oni, a z drugiej strony, o ile nie ma wiarygodnych podejrzeń, to też nie można bez nakazu zatrzymywać budowy lub kogoś aresztować, bo ktoś tak każe, tym bardziej, kto jest z internetu. Niemniej jest jawny konflikt między rodziną a organami ścigania, i wręcz rodzina sugeruje, że może tutaj chodzić o jakieś uprzedzenia związane z pochodzeniem. Bo jak pamiętamy, ojciec Georginy pochodzi z Libii, no i tutaj są pewne podejrzenia, że może z tego względu funkcjonariusze nie pracują tak jak powinni. Bliscy kobiety powołują się na sprawę zniknięcia Claudii Lawrence, o której też tutaj nagrałam podcast i w przypadku Claudii nagroda za informację na temat jej zaginięcia wynosiła 10 tysięcy funtów i to w 2009 roku, taka była wtedy nagroda, a w 2018 roku, czyli niedawno, kiedy mamy tutaj inflację, różne takie zmiany gospodarcze, to w przypadku Georginy była to nagroda 5 tysięcy, czyli o połowę mniejsza mimo tego, że minęło wiele lat. Poza tym sprawa Klaudii była bardziej rozgłaśniana, i doszło też do sprawdzenia fundamentów budowy, która miała wtedy miejsce, ponieważ były podejrzenia, że rzeczywiście tam mogło być, mogło być jej ciało. Z kolei w momencie, kiedy są podejrzenia, że również Georgina może mieć związek z placem budowy w mieście Worthing, to jednak śledczy nie chcą tego sprawdzić że ciasna funkcjonariusze zaprzeczają, by tutaj miały miejsce jakiekolwiek uprzedzenia, ale warto też spojrzeć na to właśnie z tej perspektywy, z perspektywy jak to widzi rodzina i jakie rodzina może mieć podejrzenia. Niemniej moi drodzy, rodzina nie została znaleziona do dzisiaj i warto byłoby tutaj rozważyć różne teorie, co mogło się z nią stać, co mogło się wydarzyć 7 marca 2018 roku. Pierwsza teoria i to teoria bardzo optymistyczna jest taka, że kobieta zmieniła tożsamość i uciekła albo w jakiś inny sposób się gdzieś ukrywa. Dlaczego ta teoria mogła być prawdopodobna? No jak pamiętamy Georgina mogła wpaść w szemrane towarzystwo, właściwie na to wpadła w takie towarzystwo jako nastolatka, może nigdy z niego nie wyszła i na przykład została świadkiem koronnym albo po prostu wpadła w jakieś kłopoty, była świadkiem czegoś, czego nie powinna widzieć i po Zastanowiła się ukrywać lub groziło jakieś niebezpieczeństwo. Jednak bliscy sądzą, że kobieta nie zostawiłaby swoich dzieci, a poza tym nie miała pieniędzy, aby zorganizować ucieczkę. Więc ta wersja, że ona z tymi ewentualnie 200 funtami od matki gdzieś uciekła, zmieniła to samo, gdzieś wyjechała, no to jest mało prawdopodobna, bo tak naprawdę Georginy nie było na to stać, a z pewnością nie zostawiłaby dwóch swoich synów, którzy byli dla niej całym światem. Mimo tego wersja o świadku koronnym wydaje się interesująca, ponieważ można by wnioskować, że rzeczywiście e, policja działa powoli, niekoniecznie skrupulatnie, e, w mediach społecznościowych kilka dni temu mama Georginy napisała, że od ponad tygodnia czeka ona na odpowiedź e, z komisariatu na maila, którego im wysłała. Kobieta krytykuje pracę śledczych i na dobrą sprawę widać, że to właśnie rodzina e, powiela informacje o zaginięciu Georginy, i to oni robią wszystko, by pamięć po niej nie zniknęła. Dlatego też. Opieszałość śledczych i taki brak ich zaangażowania, o ile rzeczywiście tak wygląda, może być związany z tym, że oni na przykład wiedzą, co się stało z Georginą i że jest ona cała i zdrowa oraz bezpieczna. Kolejna teoria głosi, że Georgina mogła zakończyć swoje życie. Jak wiemy, miała ona problemy emocjonalne, straciła pracę, niedawno rozstała się z chłopakiem, była niestabilna, no i często działa impulsywnie, mogły pojawić się w jej głowie różne myśli, różne emocje, no ale z drugiej strony, czy jeżeli ktoś ma takie plany, to czy prosi tatę o zakup telefonu zastępczego, czy w ogóle idzie do jakiegoś spożywczaka, pyta o kartę SIM i pyta się, gdzie jest najbliższy serwis, no nie brzmi to logicznie. Oczywiście Oczywiście historia pokazuje nam, że były różne przypadki, różne historie, niczego nie można wykluczyć, ale zarówno rodzina Georginy, jak i większość ludzi, która komentuje tę sprawę, no to jest daleka od tych podejrzeń. Trzecia teoria, chyba niestety, mówię, podkreślam mocno, niestety najbardziej prawdopodobna, jest taka, że Georgina nie żyje. Że coś się stało, że trafiła na złych ludzi. W internecie pojawia się wiele spekulacji, według których kobieta miała na przykład mieć związek ze sprzedażą nielegalnych substancji. Oczywiście, czy może nie tak, oczywiście, no, ale ani rodzina, ani organy ścigania, z tego co widziałam, nie potwierdziły tej informacji, no ale skądś takie pogłoski musiały się wziąć. I na pewno w takich przypadkach. Zawsze jest ktoś, kto zna kogoś, kto w ogóle może znał samą Georginę albo jakichś jej znajomych, i może mieć jakieś informacje na ten temat, a niekoniecznie te informacje zostały przekazane w trakcie śledztwa, a może zostały przekazane, a policja nie chce tych informacji upublicznić, więc niewykluczone że rzeczywiście kobieta mogła mieć związek z takim towarzystwem, z jakąś nielegalną sprzedażą. Georgina miała wielu znajomych z różnych środowisk, czasami znikała na wiele dni, nie było z nią kontaktu, a coś w tym czasie musiała robić. No i wiadomo, że dość szybko no, weszła w tak zwane towarzystwo. Jest szansa, że nigdy tak naprawdę z niego nie wyszła. Kobieta mogła być świadkiem czegoś, czego nie powinna widzieć, i z tego względu ktoś postanowił się jej pozbyć. Niektórzy sądzą, że na przykład pieniądze, które Georgina wzięła rano od matki na naprawę telefonu, mogły pójść na tak zwany towar. I na przykład sprzedawcom mogła, być kobieta z tego drugiego nagrania na monitoringu, dlatego nikt jej nie znał, no bo ludzie zwyczajnie przyprowadzają do domu na obiad swoich dealerów. I to byłoby całkiem logicznie, dlatego też tak kobieta nie zgłosiła się na komisariat, kiedy nagranie z kamer zostało upublicznione. Możliwe też, że Georgina wiedziała za dużo lub doszło do czego, jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Warfing to nadmorskie miasteczko, niedaleko jest woda i może to właśnie tam powinno się szukać odpowiedzi. Niemniej, moi drodzy, śledztwo trwa. Policja podaje niewiele informacji na ten temat. Rodzina wciąż liczy na to, że Georgina wróci do domu cała i zdrowa. I to jest niestety przykład, tego, że nawet w XXI wieku, w miejscach, gdzie jest pełno kamer, gdzie jest środek miasta, można zniknąć bez śladu. Ja oczywiście trzymam kciuki i ogromnie liczę na to, że rodzina Georginy znajdzie odpowiedź. Liczę też na to, i to jest bardzo optymistyczna wersja, ale też bym chciała, aby Georgina znalazła się cała i zdrowa, aby wróciła, aby zajęła się swoimi dziećmi, aby ta sprawa w jakikolwiek sposób została rozwiązana, bo naprawdę na podstawie tych postów, które widziałam, które zostały napisane przez jej matkę, nie mogę sobie wyobrazić bólu i tego stanu, w jakim ta kobieta się teraz znajduje. Stanu, w którym każdego dnia czeka, aż ktoś powie o tym, gdzie jest jej córka, aż ta sprawa się rozwiąże. I chciałabym, aby zarówno Andrea, jak i cała rodzina oraz bliscy Georginy znaleźli właśnie taki spokój. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jest to sprawa całkiem aktualna, całkiem nowa, niewykluczone, że część z Was słucha mnie z Wielkiej Brytanii. Może macie jakieś dodatkowe informacje na ten temat, może udało Wam się dotrzeć do źródeł, do których mi się nie udało dotrzeć, no bo nie mieszkam w Wielkiej Brytanii. Może wiecie coś więcej, może ktoś z Was w ogóle e, zna okolicę Worthing, zna ludzi, którzy tam mieszkają, może są jakieś dodatkowe pogłoski, dodatkowe Teorie, do których ja nie dotarłam. Jeżeli tak jest, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu, bo zawsze jest to swego rodzaju dopełnienie tego podcastu. Zachęcam Was też do jakiejś dyskusji na ten temat. No i osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry. Czyli te osoby piszą w komentarzu kamery, ponieważ to właśnie często kamery pomagają w rozwiązaniu wielu spraw. Raz jeszcze dziękuję Wam, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.